Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was dzisiaj w takim materiale pokazówkowym z gry Kelly's Caves 3. Tak jest, otrzymałem, powiem wam, klucze do tej gierki i postanowiłem dlatego wam ją zaprezentować, ponieważ po pierwszym odpaleniu gra mi się naprawdę spodobała. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że każdy, kto chciałby zagrać sobie w tę gierkę, wystarczy, że zostaniecie do końca materiału i dowiecie się, na czym polega konkurs, w wyniku którego właśnie rozdaję jeden kluczyk, więc jeżeli będziecie chcieli zagrać, to możecie wziąć udział w tym konkursie, ale o tym więcej na koniec. Tak więc może odnośnie samej gierki, jak mówię, dzisiaj dostałem klucz do tej gry i od razu powiem wam, że naprawdę mi się spodobała, ponieważ jak widzicie graficznie ta gra nie jest jakoś może bardzo rozbudowana, ale przypomina mi właśnie tego typu stare gierki, w które grałem będąc małym, jak na przykład Contra. I jeżeli chodzi o samą mechanikę gry, podoba mi się i naprawdę za chwilę wam ją zademonstruję. Gra jest ogólnie dostępna na Steamie, już chyba od 5 stycznia była dostępna i kosztuje chyba gdzieś w okolicach, teraz jest przecena do 5 euro, normalnie 6 euro tam z groszami, z tego co się po prostu orientowałem. No dobra, powiem wam od razu, że coś mi się nie podoba, ponieważ chciałem wystartować nową gierkę, żeby wszystko było jeszcze raz, ale ponoć muszę jakoś pierwszą gierkę zakończyć, nie wiem na czym to polega, więc zaczniemy od momentu, w którym po prostu ja sobie grałem, może sobie przyciszę grę, założę słuchawki i powiem co nieco odnośnie tej gierki. Może na początku odnośnie muzyki, bo już to w tym momencie rzuca się też w nasze oczy, uszy raczej. Jeżeli chodzi o muzykę, to jak do tego typu gierek jest naprawdę fajna, więc dobra, wystartujmy sobie. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o zarys fabularny, to ta gra nie jest jakoś mocno rozbudowana, już na początku to zdążyłem zauważyć, ponieważ wszystko toczy się według tego, że pewien antagonista porwał rodziców naszej bohaterki i ona teraz próbuje ich uratować. Mamy tutaj dostępnych bardzo wiele poziomów i może odnośnie broni. Ja już teraz zdobyłem jedno więcej broni. Na samym początku mamy dostępny taki pistolecik, który już mam na czwartym poziomie, jak widać. Strzelamy klikając Z za pomocą tego. Nie mamy żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o amunicję. Możemy też wyciągnąć miecz, za pomocą którego możemy walczyć z przeciwnikami na odległość, a tutaj możemy porozwalać różnego rodzaju obiekty. Na spację skaczemy. Natomiast klikając przycisk C zmieniamy sobie na nową broń, którą odblokowałem już, a tą broń jest na przykład shotgun, który różnica polega na tym, że po pierwsze ma szósty poziom. W ogóle muzyka, naprawdę, muzyka mi się podoba. Od razu mówię, że fajna muzyczka do tego typu gierek. A właśnie jak chodzi o ten shotgun, to w ten sposób strzelamy po prostu na większą odległość, jest większy rozrzut podczas strzału. Tutaj jest pewna postać, która nam nieco tłumaczy całe to, jak to wygląda w grze. I wchodzimy do poziomu. Ogólnie kiedy klikniemy sobie mapkę, mogę już wybrać ten nowy poziom, który odblokowałem, ale ja myślę, że na potrzeby pokazówki rozegramy sobie jeszcze raz tutaj, jak to wygląda. Przy okazji możemy włączyć statystyki, które nam pokazują właśnie poziom naszych umiejętności, ile mamy życia, jaki mamy poziom miecza, poziom danej akurat broni, ile mamy znalezionych znajdziek, udało mi się jedną znaleźć. Tak więc jak mówię, nasza postać możemy skakać też podwójnie, klikając jeszcze raz spację, co nam pozwala po prostu na dłuższy wyskok. Pierwsi przeciwnicy, tacy najprostsi, to tego typu właśnie wilczki. Jak mówię, już mam troszeczkę bardziej rozwinięte bronie, dlatego też pokonywanie tego typu przeciwników nie sprawi nam jakichś większych problemów. Wow, to jest coś, kiedy nam się odblokuje nowy poziom broni, co w sumie nie jest za fajnym sposobem na to przedstawienie, ponieważ dzieje się to w trakcie, o! I gdybym teraz nie załatwił szybko przeciwnika, to jest takie przerwanie nagle z akcji, to mi się akurat nie podoba za bardzo, bo jak mówię, troszeczkę wyprowadza tak z gry i wtedy można łatwo zginąć. Dobra, jak mówię, może mogli wprowadzić coś w stylu właśnie ograniczonej amunicji, no ale czy to jest dobre, czy nie, no sami możecie w sumie ocenić. Jak mówię, chciałbym dzisiaj dojść przede wszystkim do tego pierwszego bossa. Ja myślę, że mając już te wszystkie ulepszenia, to nie powinno to być jakieś mega trudne dojście do tego bossa. Szczególnie, że pokonanie go też do najtrudniejszych nie należy. Mam już 5 serduszek, a więc... O, widzicie, w ten sposób. Pokazuje nam dokładne przejście tych poziomów, ile nam tutaj jeszcze zostało. Przy okazji warto też o, już mam nowy poziom, kolejny poziom broni. Chyba nie miałem go. No, w każdym razie. Warto zbierać cały ten hajs, który tutaj jest dostępny.
dostępny, ponieważ możemy za niego kupować po pierwsze ulepszenia broni, po drugie możemy kupować różnego rodzaju przedmioty leczące, które mogą nam się przydać, które pozwalają nam po prostu czasami też, wiecie, wszystko nam pozwala zrespić się w danym momencie. Dobra, idąc tędy, chyba przeoczyłem przy okazji kilka innych poziomów. Nie chcę, żeby ten materiał pokazówkowy był jakiś długi, ale chciałbym jednak, żebyśmy tutaj, dobra, chciałem go za pomocą miecza rozwalić, nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem, ale może teraz. Jeżeli zaatakujemy przeciwników za pomocą miecza, oni się tak łatwo blokują, więc jeżeli jest jeden przeciwnik, to możemy go bez najmniejszego problemu właśnie w ten sposób bić. Jak mówię, na tym poziomie wydaje się to być trochę zbyt proste, ale być może później, kiedy będziemy mieć większą ilość przeciwników, będzie to zdecydowanie jakoś bardziej utrudnione. No dobra, ale przechodzimy sobie szybciutko naszą postacią jak najdalej. Chciałbym jeszcze... O kurde, no zobaczcie, nawet ja tutaj po prostu na samym początku mogę tracić troszeczkę łatwo życie na, nawet na tych prostych przeciwnikach. No ale idziemy sobie troszeczkę dalej. Jak widać, mamy tutaj również statusy pogodowe. No na razie tutaj po prostu pada, więc za dużo się nie dzieje. No, jak przeciwnicy podchodzą na blisko, to trzeba jednak atakować za pomocą tego mieczyka. Chociaż miecz mam na razie na tym najprostszym poziomie. Kiedy strzelamy daną bronią, częściej zabijamy po prostu za pomocą danej broni. Może sobie zmienimy na pistolecik, żeby również zwiększyć jego poziom, żeby większy damage zadawał. To właśnie im więcej zabijamy przeciwników, tym ten poziom staje się większy. Akurat jak chodzi o miecz, to chyba... nie dotyczy go. Musimy miecz chyba ulepszyć tylko za pomocą hajsu, a przynajmniej tak mi się wydaje. Musimy też uważać na wodę, ponieważ wpadnięcie do wody powoduje, że tracimy jedno serduszko. Dobra, teraz ta postać, jak mówię, o, mamy kolejny typ przeciwników, czyli tacy, no nie, no ej, serio, jak ty mnie uderzyłeś? Miałem nadzieję, że zdołam po prostu uniknąć tego ciosu. Jest to kolejny typ przeciwników, oni są troszeczkę silniejsi od tych typowych wilczków, ale też raczej jak mówię, nie stanowią jakichś problemów. Jest, o kurde, znowu za wysoko podskoczyłem. Jak tak będę dalej robił, to jeszcze wyjdzie, że nie uda mi się po prostu tego ukończyć. Kurde, serio? Czemu on nie obrywa? Chciałbym go załatwić już z większej odległości, żeby nie stracić. Nie no, wytrzymały skurczybyk, albo po prostu poziom mojej broni jest jeszcze tak słaby, że po prostu no, nie najlepiej to wygląda. Troszeczkę dostajemy tego hajsu, bardzo dobrze. Przechodzimy sobie dalej, jesteśmy coraz bliżej. Te C to są checkpointy, więc jeżeli dojdziemy do tego momentu, to o, możemy niszczyć też tego typu krzaczki. Niszczenie, często znajdują się w nich właśnie jakieś diamenty, czasem może jakieś serduszko chyba też się trafić, więc również dobra, załatwmy go szybko, dobra, załatwiony. O kurde, zapomniałem, że skaczemy przecież na, nie na ten przycisk. Dobra, załatw go szybko, Kelly. Ile potrzebujemy? Tak z, chyba z 7 razy około, żeby zabić w ten sposób przeciwnika. Mógłbym już atakować z shotgunem, chyba zaraz to zmienię, jak będę chciał. Mamy w ogóle w menu na początku możliwość... tego, żeby zagrać sobie survival. Z tego co gra mnie nauczyła, to w survivalu to jest po prostu opcja, żeby łatwo i szybciutko nabić sobie poziom broni wyższy, ponieważ tam pewnie będziemy mieć więcej przeciwników, więc też to jakoś w ten sposób. O kurde! Ej, serio? Ale się na niego nadziałem. Dobra, dawaj Kelly, dawaj, dawaj. Chciałbym dzisiaj dojść do tego bossa, może jeszcze troszeczkę przejść dalej. Jak mówię, nie wiem czy tego typu gierki w ogóle wam się podobają, czy chcielibyście w ogóle coś takiego kiedykolwiek oglądać na moim kanale. Możecie w sumie pisać, byłoby to naprawdę dla mnie ważne. Ale teraz zajmijmy się po prostu przejściem tego poziomu. Przy okazji poznajdywania różnego rodzaju, no serduszka, doskonale, serduszka się przydają, jak widać, warto było wejść do tej lokacji. Okej, wchodźmy dalej, wyżej. Jak ja ciebie załatwię? Może załatwimy go w taki prosty sposób. O, w ten, widzicie, jakbym atakował go z dołu, to może by nie obrywał. Okej, dochodzimy do już przedostatniego poziomu przed bossem. Tu jest ten checkpoint, bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy oczywiście. No, no nie, no serio, jak jakoś śmiesznie ląduję na nich. Okej, muszę uważać, muszę się mieć bardziej na baczności. Dobra, załatw go. Doskonale. No a ten to już, jak mówię, z shotguna mam już naprawdę spory ten damage, więc atakowanie tego typu bronią się przyda. Aczkolwiek myślę, że też powinienem poulepszać sobie ten pojedynczy pistolet. I mam nadzieję, że wkrótce również będziemy mieć jakąś nową broń. Ponieważ jak po bossie chyba dowiecie się, pokażę wam, jak wyglądają po prostu bronie w tej grze. Jakie możemy zdobyć i czy opłaca się je w ogóle zdobywać. A jak mówię, te kolejne, przyszłe, naprawdę nieźle się prezentują i może to naprawdę fajnie wyglądać. Ten mieczek zabiera niby po 2, chociaż nie, bo taki shotgun to po ile? Po 0,75. No ale, jak mówię, atakowanie z miecza jest o tyle przyjemne, że przeciwnik po prostu blokuje się wtedy i nie podchodzi do nas.
ale wilczki są naprawdę proste do pokonania w tym momencie. Ej, pominąłem, nie mogę zejść na dół. Ej, zaraz, właśnie, czy ja mogę zejść na dół, jak już tutaj wbiłem? Nie zwiedzę tamtej lokacji. No cóż, idziemy na bossa. Bossa, który nieźle się prezentuje. Direwolf, okej. Zaraz zobaczymy, czy pokonanie go jest rzeczywiście trudne. O, w ten sposób musimy go unikać, tylko chyba mi to nie wyszło, bo straciłem jedno serduszko. Dobra, teraz lepiej. No dobra, musimy go obić jak najbardziej, jak to tylko możliwe. Okej. Wystarczy pierwszy boss, to raczej nie powinien sprawiać w najmniejszych problemów. I tak raczej nie sprawia. Jezu, on w ogóle ma jakąś zieloną paszczę. Okej. Jakoś tak śmiesznie na zielono się ślini, widzicie zresztą wtedy, kiedy próbuje nas zaatakować. No ale dobra, on już jest na wyczerpaniu, myślę, że już go za sekundę wykończymy. O nie, fuck you, dobra, dwa razy mnie obił, no ale kogo to interesuje, on już powinien paść i już padł, super. Dostaliśmy przy okazji przedmiot, wybuchy i te sprawy, ale umożliwia nam to po prostu przejście dalej. Po przejściu poziomu mamy dostęp do sklepu, w którym możemy po prostu za gruby hajs, na razie mam tylko 8000, kupić różnego rodzaju przedmioty. To są, z tego co wiem, chyba przedmioty, które pomagają nam... aha, na 2 minuty zwiększa damage, ale to kosztuje aż 15000. Ulepszenie mieczyka na poziom drugi kosztuje 10000, więc cały czas nas nie stać. To jest Health Dragon level 1, też nas nie stać niestety, więc na razie sobie może pominiemy, ale widzicie co... O, może jeszcze zanim to pominiemy, to jeszcze raz wejdę do sklepiku, żeby pokazać wam bronię. Mamy tak, pistolet, mogę również chyba do niego jakieś ulepszenia. O, że zamraża przeciwników, ale to jest za... Wow, 350 tysięcy, no to sorry, ale takie coś to mnie na pewno jeszcze nie stać. To, że paraliżuje po prostu, elektrycznością będziemy nawalać. Ale może skupmy się na samych broniach. Mamy pistolet, shotgun, który mam teraz. Następny jest assault rifle, RPG, no myślę, że atakowanie z tego może naprawdę sprawiać niezłą przyjemność. Następnie miotacz ognia, tutaj jakiś blade gun, spikes gun, miny będziemy mogli również podkładać, bomby, snajperka, boomerang. Już szczerze, jak będę grał, to sobie nie mogę doczekać, żeby sprawdzić, o ile dojdę do takiego poziomu, żeby sprawdzić, jak działa ten boomerang. I ostatni laser. I tyle wygląda, jeżeli chodzi o bronię. Jak mówię, na razie gra jest dość rozbudowana, dlatego no, na początku muszę dysponować tylko tymi najprostszymi atakami. W tym momencie jesteśmy już w drugim poziomie. No, chyba przeciwnicy jesteś twardsi też się stają, chociaż nie wiem, mamy też nowy rodzaj przeciwników w postaci właśnie tego typu nietoperzy. Level up! Dostaliśmy level upa, doskonale. Fajnie jest. Dobra, muszę go załatwić za pomocą miecza. No kurde, znowu jakoś chyba się na niego nadziałem. Muszę uważać przy tym spadaniu. No dawaj, załatw wilka. Chyba wszyscy stają się troszeczkę silniejsi na tym poziomie. Ale jak widać, serduszka w miarę często tutaj wypadają. Mamy kolejne... No, serio, miałem nadzieję, że go załatwię. Bez jakichś tam większych problemów. No dawaj, Kelly. No dawaj. Pięknie. Ale chyba rzeczywiście są... z każdym poziomem przeciwnicy stają się coraz silniejsi. Różnorodność przeciwników, z tego co widziałem w innych materiałach, również jest dość mocno różnorodna. No na razie jednak powiedzmy, że to jest... no nietoperze nam się jeszcze odblokowały, więc jeszcze mamy nietoperze w sumie. No zobaczymy. Zobaczymy, czy jeszcze dzisiaj uda mi się przejść do takiego poziomu, żeby zobaczyć jakichś nowych przeciwników. Wow! Dobra, załatw go w ten sposób. No, dawaj. No, jak widać, nietoperze również blokują się po prostu w powietrzu. Mamy już 8 poziom naszej broni. No, nie najgorzej. Mam nadzieję, że damage wzrośnie i że przeciwnicy... Teraz już zadajemy 0,8, więc nie jest tak źle nawet. Chciałbym sobie na pewno przejść na jeszcze jeden poziom, żeby jednak zobaczyć, bo ten poziom jeszcze samemu grając przeszedłem sobie, ale jeszcze może uda nam się wejść na jeszcze wyższy poziomek. Kurde, jestem zbyt pewny siebie i myślę, że przeciwnicy szybciej będą padać, ale jak mówię, jeszcze nie jesteśmy tak silni, żeby tak się działo. I zobaczcie, jakie te poziomy są teraz rozbudowane. Zanim dojdziemy do bossa, to naprawdę troszeczkę minie. Więc jest tutaj sporo poziomów. Jak mówię, gdzieś wyczytałem, że jest chyba 300 poziomów, tylko zastanawiam się, jak to jest liczone, to 300 poziomów. Chyba nie, że 300 bossów, tylko łącznie 300 poziomów z tym. No na razie przeszliśmy ile tam. O kurde, ale szybko padł. No nieźle. Dobra. Przejdźmy sobie dalej. Może jeszcze ten poziom przejdziemy. Jak mówię, tego poziomu chyba nie udało mi się przejść, więc jak sobie go przejdę... Z tobą chyba już gadałem, tak, tutaj gdzieś byłem do jakiegoś momentu, ale no nie za daleko. No niestety ten kwiatuszek nam nic nie da, przejdźmy się w... Nie, tutaj też nic nie ma jak widać, dobra. Na tym poziomie wydaje mi się, że już nie byłem.
Chociaż może, nie wiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą mechanikę gry, no to wykorzystuje raczej taką najprostszą z najprostszych mechanik, ale nie ma to raczej pod tym względem problemu, ponieważ sprawia mi mimo wszystko niezłą radochę, naprawdę. Przynajmniej na chwilę obecną gra nie wymaga od nas zbyt wiele, ale są to pierwsze poziomy, jak mówię, tych poziomów jest jeszcze sporo, więc na pewno... O fuck! O kurde, ale spadliśmy. Dobra, przejdźmy może sobie tą drogą w dół. Załatw go, załatw wilczka. Kurde, coraz trudniej. Myślałem, że powinny szybko padać. O, szybkie poziomy. Jak widzicie, z poziomu na poziom można przechodzić naprawdę szybko, ale jeżeli chcemy eksplorować troszeczkę te mapki, szukać tych ukrytych skrzynek, a wraz w nich po prostu wszystkiego, co się tam znajduje, żeby zarobić sobie hajs. O, mamy nowy rodzaj slime, jakieś gluty, Jezu. Dobra. Już bałem się stąd uciec, czyli mamy nowy rodzaj przeciwników. Tym razem tym przeciwnikiem są po prostu te gluty, które tak dziwnie, w dziwny, nieskoordynowany zbytnio sposób podskakują. Okej. Okay. No fuck, znowu się odwróciłem, no i zostało nam jedno serduszko. Ja myślę, że jeszcze spróbujemy może jeden poziom przejść i... Kurde, jakie one... Zobaczcie, jak dziwnie wyglądają, kiedy to robią. Jezu, naprawdę straszne. Kolejny poziom broni. Nie mam pojęcia, ile może być poziomów danej broni, jak bardzo możemy, bo zgaduję, że jest taki moment, w którym już nie możemy pewnie po prostu podwyższyć na wyższy poziomu tej broni. Nie wiem, ile dana poziom ma poziomów. Dana broń ma poziom, wiedzą, aż język się plącze. Dobra, tutaj mamy checkpointa, więc w sumie fajnie. Rozwal to, uuu. Dobra ludzie, słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten materiał, jeżeli chodzi o samą pokazówkę. Ja uważam, że gierka naprawdę jest spoko. Cena za tą grę to raczej jest taka optymalna, jak mówię. Gra waży chyba tylko tam ze 100 mega. 5 euro jak na chwilę obecną to nie wydaje mi się, żeby to była jakaś naprawdę spora sumka. Ale gra sama w sobie jest dość wciągająca, aż się boję po prostu odpalać teraz więcej tę grę, ponieważ mam trochę mało czasu, a rzeczywiście bym sobie coś w tym stylu pograł. Jeżeli byście chcieli zobaczyć kiedyś serię po prostu na moim kanale z tej gry, no to możecie dać znać. A teraz jeżeli chodzi o właśnie ten konkurs, o którym wam mówiłem, dostałem dodatkowy kluczyk do rozdania, więc... Po prostu co zrobić, żeby spróbować wygrać ten klucz? Wystarczy, że zalajkujecie ten filmik i napiszecie w komentarzu po prostu swoje uargumentowanie tego, dlaczego chcielibyście zagrać w tę gierkę i dlaczego chcielibyście dostać ode mnie ten kluczyk. Osoba, która w najlepszy sposób uargumentuje to, dostaje klucz ode mnie. Tak więc ja myślę, że dzisiaj jak wrzucam ten materiał, jest poniedziałek, to myślę, że tak do piątku zbieram po prostu komentarze z waszymi odpowiedziami. I jak mówię, to będzie troszeczkę takie subiektywne z mojej strony, no ale jeżeli uzasadnienie będzie naprawdę fajne, to myślę, że ma spore szanse na to, żeby znaleźć się w tej ścisłej czołówce i ostatecznie wygrać klucz do tej gierki. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że w sumie was zachęciłem do tej gry, bo jak mówię, mi się podoba. Dostałem klucze do niej, więc ja myślę, że naprawdę, naprawdę nie najgorsza gierka. I w te zimowe wieczory można sobie w sumie troszeczkę pograć. Jak mówię, ja się troszeczkę boję, żeby mnie za bardzo nie wciągnęła i czy tak będzie, czy tak nie będzie, no zobaczymy. W każdym razie to taki pierwszy mój materiał pokazówkowy. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będę po prostu częściej dostawał różnego rodzaju oferty od firm, żeby pokazywać wam tego typu gierki, które... Jednak może i tanie, może i niezbyt rozbudowane aż tak bardzo, ale zdecydowanie potrafią przyciągnąć. Tak więc, kochani, to tyle na dziś w tym materiale. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Jeżeli materiał wam się spodobał, również nie zapomnijcie zostawić lajka. Ale to tyle na dziś, tak więc żegnam się z wami. Cześć i czołem i na razie. Hej!